Jak pani ma na imię? Hina Asanagi. Jak mogę pomóc? Chodzi o to, że... Daruj sobie. To Instytut Badań nad Milenaryzmem. Okultyzm to nie nasza działka. Darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby. Czy to znaczy, że teraz mamy przyjmować każdą osobę z ulicy jak leci? Różnimy się od siebie w tej kwestii. Po pierwsze... Nie o to chodzi. Jak niby zamierzasz zapłacić za czynsz? Przepraszam, czy pan to Akuma-kun? Akuma-kun drugi. Taki geniusz zdarza się raz na 10 tysięcy lat. Napije się pani kawy? Poproszę. Mieszanka z Kilimandżaro. Długo parzona, żeby pozbyć się kwasowości. Dobrze, proszę opowiadać. Okej. Straciłam niedawno dwóch przyjaciół. Obaj ze szkoły zginęli w wypadkach. Wypadki to druga najczęstsza przyczyna śmierci. Szczególnie wśród młodych. No a pierwsza to samobójstwa. Tak, ale obaj zginęli w tym samym czasie i tego samego dnia. Mimo, że mieszkają w różnych częściach miasta. A to jeszcze nie wszystko. Dokładnie w tym samym czasie w Kamiczofu zginęły trzy inne osoby. Zaczyna robić się ciekawie. Trochę wyczucia. Interesująca. Cicho bądź. I właśnie tak zaczęła się moja długa historia z Akuma-kunem.